Witam was dzisiaj, żegnam was jutro na moim kanale, tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i witam was w grze Minecraft. I zaczynamy dziś nową serię. Otóż Minecraft, prawdziwe życie, można by rzec. Wioska taka, którą stworzyłem razem, a właśnie razem z kim. Już wam przedstawię z kim, ale najpierw wam pokażę, jak się tutaj wchodzi. Tutaj macie cały opis. Witaj na serwerze RPJP. Tak się nazywa mój serwer. Nasz serwer w sumie. No i tu jest opis cały. Regulamin i tak dalej. Tutaj jest domek początkowy. Domek początkowy. W skrzyneczce prawie nic nie ma. No ale taki dla kogoś domek. Tutaj idąc jest dom w trakcie budowy. A mianowicie dwa domy. Ale to kiedy indziej zobaczycie. No i co, słuchajcie, z kim ja prowadzę ten serwer? Serwer obecnie, serwer prowadzę z De Pawłem i z Mateuszem. Mateusz nie ma kanału, a link do kanału De Pawła znajdziecie w opisie. No i słuchajcie, jeszcze mam nadzieję, że w kilka osób sobie tutaj zagramy. Mam nadzieję, że no to będzie taki serwer sześcioosobowy mniej więcej. No i co, idąc tutaj, jakby wychodząc tu, jakby to powiedzieć, z lobby, i idąc tu, jest moja farma. Moja farma jest bardzo wielka, bardzo, jak widzicie. Bambusy i inne. O, tak wygląda farma. Tutaj skrzyneczka jakaś z nasionami moja. Tutaj kiedyś był sklep. Kiedyś był sklep, potem on się spalił chyba przez piorun i w ogóle. No, obecnie teraz w nim nic nie ma. Może coś zrobimy fabułowo, żeby było fajnie. Czekajcie, muszę zamknąć. O, dobra. Idąc dalej w dół, tutaj, jak widzicie, prosto, mamy mój dom. Mój dom wygląda tak trochę chińsko, jak to by rzec. Dom Żyłki 77. No i wchodząc do domu, mamy taki ładny stół. O, u góry mamy taki apartament, jedzonko. Jak widzicie, tutaj też jest przeszklone. I na dole mamy, że tak powiem, magazyn, pracownię i w ogóle jedzenie, materiały. Tutaj są wszystkie moje skrzyneczki. Tutaj do przepalania, piecyki i inne. Przecinarki, krosna. Idąc tutaj, tutaj mam księgę zaklęć, którą niedawno zdobyłem. No i tak wygląda księga zaklęć. Ale, słuchajcie, idąc tutaj dalej za obraz, mamy jeszcze jedną rzecz. Otóż portal. Tylko portal nie jest zapalony, nie działa, dlatego że De Paweł też ma portal na swojej działce. No i po prostu one się bagują i przenosi nas wtedy gdzieś indziej i w ogóle. Także będziemy z tamtego korzystać. A ten sobie zostawiłem. Tak, o. Tutaj mamy łódeczki swoje. Proszę bardzo. Idąc dalej, tutaj jest kopalnia. Kopalnia w dół, taka. Ale ogólnie nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy. W sumie dwóch. Tu jest mój basen. O, takie ognisko. I mam farmę też swoją. Farma świń i krów. No jak widzicie, trochę chrumkają, nie? Dobra, także idziemy sobie dalej. Teraz pójdziemy do De Pawła. No, dobra, dobra. Tutaj jest magazyn po prostu serwerowy, że tak powiem. Magazyn serwerowy, po prostu z materiałami i w ogóle. No i tak z przodu. Kiedyś on tu miał sklep, tak z przodu teraz wygląda jego dom. Tu idziemy, wchodzimy do ogródka, że tak powiem, zarazem domu jego. Bo tutaj już jesteśmy na jego posesji. Tu ma farmę rogów kóz, jak widzicie. Tutaj wchodząc, idziemy do jego domu, który jest na dole. No i tak się prezentuje jego dom. Ma skrzyneczki, piecyki, spanie, o, akwarium nawet. Ale, słuchajcie, tutaj też ma coś niezwykłego. Pierwsze przejście gry na serwerze. Po prostu Paweł przeszedł grę pierwszy raz. No i chyba ostatni, jeżeli nie wskrzesimy smoka. No i głowę smoka ma. I tak to wygląda ogólnie. Dobra, wychodzimy z jego groty, z jego domu.
i idziemy sobie tutaj na jego działkę zobaczyć. Tutaj jest śmietnik po prostu, taki też serwerowy, że tak powiem. Tu jest farma pszenicy, buraków i marchewki, którą no ma w podziemiach. W sumie ja mam wielką farmę, ale coś jest w planach, żeby ją przebudować ogółem. Tu ma mapę serwerową, jak to wygląda. Jak widzicie, tu są, no, o, tutaj jest moja działka. Tutaj jest farma, zaraz przejdziemy do niej. Tu jest dom Mateusza, sklep ten. Tutaj ma taki, to jest ognisko do posiedzenia. O, i okienko nawet ma w dół. Tutaj też. No i idąc tutaj dalej, ma farmę też. Krów oraz świni, która tak wygląda. Tutaj już nic dalej nie ma. Mieliśmy tu kiedyś zrobić farmę, ale to jednak zrezygnowaliśmy z tego. No i teraz co? Lecimy sobie do stajni. Dom zwierząt, słuchajcie. Dom zwierząt, tu mieszkają nasze zwierzątka serwerowe. Tak to wygląda, koniki, lamy i inne. Tutaj jest po prostu dla nich przechowywanie jedzenia, że tak powiem. I tutaj było ich więcej, mi się zdaje. O, tu jest mój konik, Marianek. A, milion Marianków, dobra, nieważne. Dobra, idziemy teraz do domu Mateusza. Stoimy już pod domem Mateusza, który prezentuje się tak. Obejdźmy go sobie dookoła. O kurczę, spadłem. Obejdźmy go sobie dookoła. No, mi się nawet podoba, nawet jest fajny. Także co, wchodzimy do tego domu. I co? Mateusz ma pieska. Ma pieska, ma kanapę, łóżko. Tu ma chyba taki swój magazyn, czy coś, że tak powiem. No mniej więcej tak to właśnie wygląda. O. No i ogółem, no to tyle by było na tym serwerze, że tak powiem wam. Tak wygląda nasz serwer z góry, w takiej dolinie położony. Jak będziemy coś na nim robić, to wam będziemy oczywiście pokazywać, będziemy dla was nagrywać. No i tak to jak na razie wygląda. O, patrzcie, nawet niebieski dymek mam tam. Także co, jeżeli wam się filmik spodobał, zapraszam do łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, a będziemy robić więcej takich materiałów dla was. Także co, żegnam was dzisiaj, witam was jutro. Ja byłem Żyłka. No i cześć! Cześć.